Drogi studencie, witam Cię na studiach mobilnych w Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Podjąłeś dobrą decyzję, bo to są studia na miarę XXI wieku i pozwalają na studiowanie mobilne, czyli w czasie, który Tobie odpowiada i w miejscu, który odpowiada, i na urządzeniu, które najbardziej lubisz. Czyli nie musisz przyjść w środę o 15 do jakiejś sali w jakimś miejscu, tylko po prostu siadasz sobie wygodnie w takim miejscu, w jakim akurat jesteś o dowolnej porze i słuchasz sobie wykładu na dowolnym urządzeniu mobilnym. Rozwiązujesz testy, czy wykorzystując narzędzia pracy projektowej dostępne na urządzeniach mobilnych, pracujesz na projektach z innymi studentami, którzy też dołączyli do nas na studiach mobilnych. Dostajesz dzięki temu elastyczność, możesz studiować rano, w południe, w środku nocy, w trybie synchronicznym, asynchronicznym. Twój e-profesor jest dla Ciebie dostępny cały czas. Twoi koledzy studenci, którzy pracują z Tobą na projektach, również są dla Ciebie dostępni w dowolnym czasie i miejscu. Nie muszą być z tego samego miasta, nawet nie muszą być z tego samego kraju, a możecie razem robić wspólne, wspaniałe projekty. Na czym to polega? Tradycyjne studia to jest spotkanie profesora z uczniami lub studentami. Spotykają się w sali i profesor obdziela ich swoją mądrością i doświadczeniem życiowym. Oni pilnie notują, a teraz robią zdjęcia smartfonami czy iPadami, bo im się notować nie chce. I potem wychodzą z tej klasy bogatsi o teorię, która potem w życiu praktycznym, zawodowym najczęściej średnio im się przydaje. W studiach mobilnych, które proponujemy, jest zupełnie inaczej. Też jest teoria, której można słuchać na dowolnym urządzeniu mobilnym, w dowolnym miejscu i czasie, taki wykład, ale potem rozpoczynają się projekty, gdzie w grupie projektowej staramy się w praktyce zastosować wiedzę, którą poznaliśmy na wykładach oferowanych w formule mobilnej. Nie tylko jest to wiedza praktyczna, ale również praca w grupie, bo przecież w życiu zawodowym nikt nigdy nie pracuje sam, zawsze pracuje się w grupie, na projekcie z innymi osobami. I właśnie tak jest na studiach mobilnych. Żeby rozwiązać zadania, które stawia przed młodymi ludźmi profesor, trzeba stworzyć grupę projektową i trzeba z tym zadaniem w tej grupie projektowej się zmierzyć w realu. I efektem tych zadań nie będzie, jak to często bywa w tradycyjnych studiach, test A, B, C, D, tylko prezentacja, film, zapis ze zrealizowanego projektu i potem te doświadczenia budują profil zawodowy, portfolio młodego człowieka i z tym portfolio ma o wiele większe szanse na sukces zawodowy niż student, absolwent uczelni po tradycyjnych studiach, który ma napisane CV, że odbył parę staży. Po studiach mobilnych nie tylko zna się teorię, ale przepracowało się na kilkunastu projektach wiele godzin i ma się zbudowane portfolio doświadczeń, które czyni absolwenta studiów mobilnych o wiele cenniejszym aktywem, o wiele bardziej poszukiwanym absolwentem na rynku pracy. Jak studiować na studiach mobilnych w Wistuli, żebyś odniósł jak największy sukces? Po pierwsze, pamiętaj, że masz prawo i obowiązek być namolny wobec swojego profesora. A on ma obowiązek odpowiadać na Twoje maile, pomagać Ci rozwiązywać problemy, czy wyjaśniać e-mailem, czy w rozmowach skype'owych, jeżeli czegoś nie rozumiesz. Więc Ty masz prawo i obowiązek i on ma obowiązek być z Tobą w kontakcie. Im więcej tych kontaktów z profesorem, z wykładowcą, tym lepiej. Po drugie, oferujemy bardzo dużo, bardzo ciekawych, praktycznych projektów. I żeby te studia miały sens, to powinieneś się mocno zaangażować w pracę na tych projektach. Czyli na przykład znaleźć sobie partnera biznesowego, u którego chciałeś w przyszłości pracować i wymyśleć wspólnie z Twoim profesorem jakiś projekt, który realizuje pewne konkretne potrzeby biznesowe tej właśnie firmy. Jeżeli to się uda, to możesz mieć z jednej strony na przykład materiał na pracę licencjacką, a z drugiej strony ten przyszły pracodawca dobrze Cię pozna i wtedy nie będziesz musiał wysyłać CV czy prosić o pracę, po prostu sami się o Ciebie zgłoszą, że tak dobry młody człowiek, który robi tak wspaniałe projekty,
będzie pożądanym pracownikiem. I po trzecie, pierwszym wyborem młodego człowieka powinna być nie korporacja, tylko stworzenie własnej firmy. I właśnie temu też służą studia mobilne. Staraj się zobaczyć w trakcie tych studiów, w czym jesteś dobry. Staraj się odkryć sobie swój talent. Jeżeli to się uda, uświadomisz sobie naprawdę, w czym jesteś dobry, to możesz wokół tych swoich mocnych stron spróbować zbudować własną firmę. I studia mobilne też Ci w tym pomogą, wyposażą Cię w kompetencje i umiejętności, które są potrzebne przyszłemu przedsiębiorcy.